Chciałbym się dzisiaj z wami podzielić takim słowem, które, na podstawie którego ostatnią modlitwę, jak prowadziłam tutaj w Stawieniczu, dostałam takie słowo od Boga, że nie jesteś przypadkową łódką i że dopłyniesz do celu. Jednocześnie jest to wszystko związane z tym, że musimy raz na zawsze zamknąć taki etap dziecinności w naszym życiu. Przeczytam wam pewną historię z Ewangelii Mateusza. Jak czytałam sobie tą historię, to w taki troszeczkę inny sposób na nią spojrzałam i w inny sposób pewne rzeczy gdzieś tam do mnie dotarły. Choć czytałam już ją i czytam ją nie wiem ile razy, to wiecie jak to jest, że za każdym razem, kiedy czytasz Słowo Boże, Bóg ci otwiera i odkrywa zupełnie inne rzeczy. W ogóle cieszę się też i dziękuję wam, że jesteście coraz bardziej zaangażowani w uwielbienie. To takie moje osobiste, że my przeszliśmy kolejny jakiś etap, że jesteśmy na jakimś takim kolejnym levelu. Nie wiem, czy wy to odczuwacie, ale ja to odczuwam. Mam takie wrażenie, że jest to coraz bardziej takie wyrównane, że wszyscy się angażujemy. Nie wiem jak wy, ale ja naprawdę bardzo dużo energii tracę na tym uwielbieniu. Czasami mam takie wrażenie, że w ogóle mówię, Boże, w ciągu dnia na przykład w domu wykonuję różnego rodzaju czynności i mam mniej siły. To jest łaska Boża, żeby powiedzmy przez 2 godziny, czy tam nieraz przez 2,5 godziny nawalać w te gary i jeszcze na przykład śpiewać, nie? Dobra, ale do słowa. Znacie na pewno tą historię i czytaliście już ją nieraz. To jest Ewangelia Mateusza, 14 rozdział, od 22 wersetu do 26. I zaraz wymógł na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuści lud. A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem łódź miotana przez fale oddaliła się od brzegu o wiele stadiów. Wiatr bowiem był przeciwny. A o 4:00 straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa. I ze strachu krzyknęli. I tylko tyle sobie przeczytałam i na podstawie tej krótkiej historii myślę, że dostałam od Boga takie objawienie. Nie jest twoja łódka przypadkowa. Twoja służba nie jest przypadkowa, ty nie jesteś przypadkowy i to, co robisz, nie jest przypadkowe. Chodzi o to, żeby rozpoznać w swoim życiu określone etapy i żeby nie próbować na wyższy etap wchodzić, kochani, dalej z dziecinnym myśleniem. Bo jeśli chcemy na wyższy pułap wejść z dziecinnym myśleniem, no to niestety sięgnie nas tak zwane przekleństwo niedokończonego dzieła, ponieważ dziecko absolutnie nie jest w stanie, tak, zarządzać większymi rzeczami. Są takie momenty w życiu człowieka, że można być w doskonałej Bożej woli, czujesz, że wszystko jest w twoim życiu w porządku, serce cię nie oskarża, twoje sumienie jest wyostrzone, wiesz, że kochasz, a jednocześnie wiatr przeciwny wieje ci w twarz, a jednocześnie okoliczności w twoim życiu są tobie przeciwne. Co ta historia mówi? Oni wcześniej głosili z Jezusem, a potem Jezus do nich wydaje rozkaz i mówi do nich, aby oni weszli do łodzi. I co się dzieje? Nie ma z nimi, fizycznie nie ma z nimi Jezusa, ale On z nimi jest. Przez różne sytuacje uczył ich wiary, robił im tak zwany trening wiary. Czyli są z Jezusem. Dla naszych potrzeb mówimy, są w doskonałej Bożej woli. A jednak, co się dzieje? Wieje wiatr, tak? I łódka jest miotana. Jakże często w naszym życiu, to co powiedziałam na początku, wiesz, że wiesz i nikt ci tego nie musi potwierdzać, że wszystko jest w twoim życiu w porządku, a jednak okoliczności spiętrzyły się przeciwko tobie. A jednak wiatr wieje ci w twarz, a jednak w ogóle czujesz, że idziesz pod prąd, że ci się nie układa.
to nie jest dobry moment, aby zacząć podważać siebie, swoją łódkę, swoje życie. Zaraz będę to rozwijała. Proszę was o to. Kiedy ci wieje wiatr w twarz, kiedy okoliczności są przeciwko tobie, nie podważaj siebie, nie podważaj swojej łodzi, nie podważaj swojej służby, nie podważaj tego. Tak jak powiedziałam wcześniej, Jezus będąc uczniami po prostu robił im trening wiary. Przeciwności, które się pojawiają w naszym życiu, są tylko i wyłącznie dobrym elementem do tego, żeby co? Trenować się w wierze. Ale absolutnie nie możemy na pewnych już pułapach podważać siebie. To jest niemożliwe, żeby chodząc z Bogiem 5 lat, 6 lat, 7 lat, pomimo trudnych okoliczności, ty wciąż podważasz siebie. Nie możemy tego robić. Po pierwsze z tej historii widzimy, że Jezus jest z uczniami, ponieważ wcześniej byli i razem głosili. A potem wydaje im polecenie, aby weszli do łodzi i przeprawili się na drugi brzeg. I zobaczcie, wszystko jest okej, dopóki co? Dopóki fizycznie nie ma z nimi Jezusa. Nie mają tego poczucia bliskości z Jezusem, Jezusa z nimi fizycznie nie ma. I wtedy, kiedy zaczyna wiatr wiać, wtedy, kiedy okoliczności są przeciwne i łódka jest miotana, oni co robią? Wpadają w panikę. Uważam, że był to jakiś trening wiary, żeby czegoś ich nauczyć. I to jest takie meritum tego, co chcę powiedzieć. I to, bo jest to związane z dziecinnym sposobem myślenia. Jest taki etap w życiu każdego człowieka, że jesteś dzieckiem. I to jest dobre. To jest dobre, to jest wspaniałe. Uczymy się wtedy poczucia bezpieczeństwa. Bóg prowadzi nas jak dzieci. Czyli tak naprawdę wszystko najczęściej mamy podane jak na tacy. Obrazując to na przykład, niektórzy z was jesteście rodzicami i też kiedy wasze dzieciaki są malutkie, tak, no to generalnie nie trenujecie ich, tak? Nie pytasz swojego dziecka rano, czy masz pieniążki na śniadanie. Tylko po prostu otwierasz lodówkę, pokazujesz, że w ogóle w domu wszystko jest. Stwarzasz dziecku poczucie bezpieczeństwa. I teraz zobaczcie. Każdy z nas najczęściej w okresie jeszcze bycia dzieckiem jakoś się określił. Jestem apostołem, jestem pastorem, jestem ewangelistą. I to jest wszystko piękne. To jest wszystko piękne, ale etap dziecka się kończy. Kiedy jesteśmy dziećmi, wszyscy nam kibicują. Kibicują nam rodzice, rodzice nam wszystko dają i tak dalej, i tak dalej. Kiedy ja przypominam sobie, w jaki sposób bawiliśmy się z Sarą na przykład i z Wiktorem, to na początku, jak na przykład Wiktor był mały, nie chciał, cały czas chciał mojej obecności, cały czas chciał mi patrzeć w oczy, cały czas w cudzysłowie chciał mnie trzymać za spódnicę. Więc wtedy, kiedy na przykład z pokoju przenosiłam się gdzieś do kuchni, to on mnie tam już wołał, mamo, jesteś? Ja wie, jestem. Wtedy, kiedy się gdzieś tam bał, że ja wyjdę, to mówię, dawaj ten cały majdan do kuchni. Po prostu musiał mnie widzieć. I to jest normalne. Dziecko potrzebuje kontaktu z rodzicem. Dziecko w wierze potrzebuje kontaktu z mentorem. Kiedy jesteśmy dziećmi, potrzebujemy, żeby nam wszyscy kibicowali. I tu wiecie, jakby na tym etapie się nikt nikomu treningów nie robi. Nie ma tutaj, że tak powiem, dziwnych sytuacji. Kiedy na przykład Wiktor, powiedzmy, bawił się klockami w kuchni, to na przykład nie polewałam go zimną wodą, żeby zobaczyć, jak zareaguje. Albo nie zabierałam mu klocków, nie wiem, nie wrzucałam gdzieś do kosza i patrzyłam, czy na przykład mi ufa, że ja z tego kosza tam wyciągnę i jednak te zabawki mu dam. I bycie dzieckiem jest piękne. Ważne, żeby każdy etap przeżyć sobie, nie skracać go, nie skracać sobie etapu bycia dzieckiem, bo wiecie, potem te rzeczy w ogóle odbijają w życiu dorosłym. I ten etap bycia dzieckiem jest mega istotny, mega ważny, on jest fajny i przeżywajmy go tak, jak należy go przeżyć.
Jednocześnie z wiekiem przechodzimy na zupełnie inne etapy i to jest normalny proces, że rośniemy. Będę wam dawała przykłady jak gdyby z moimi dziećmi, bo to jest dla mnie najbardziej takie praktyczne. Więc kiedy na przykład Wiktor dorastał, czy Sara dorastała, to robiłam coraz takie, jakby bawiłam się z nimi w sposób inny. Na przykład wychodziliśmy na zakupy. Poszliśmy na zakupy do jakiegoś tam na przykład sklepu, dawałam powiedzmy załóżmy teraz Sarze koszyk do ręki, mówię: Sara, mama będzie w tym sklepie. Masz koszyczek, możesz sobie z koszyczkiem pochodzić jak gdyby śmiało w ogóle po sklepie i możesz tam powrzucać sobie do koszyka co chcesz. I ona mnie zawsze pytała: mamo, a będziesz? Ja mówię: tak, będę. Gdybyś na przykład między półkami mnie zgubiła, to pamiętaj, że spotkamy się przy kasie. I wiecie, różne były sytuacje. Sara zawsze była, Wiktor był bardziej stonowany, a Sara była taka bardziej wywrzasła, bardziej emocjonalna, ona bardziej przeżywała, głośniej płakała. I pamiętam taką sytuację, jak jesteśmy sobie w Nasielsku w sklepie, w takim mniejszym supermarkecie i gdzieś ona mi się w ogóle oddaliła z tym koszykiem i nagle jest: mamo! Ja wie, jestem! Wiecie, o co chodzi? To jest dziecko. To jest dziecko. Ono cały czas potrzebuje tej uwagi. Ono cały czas szuka tego wzroku rodzica. Cały czas potrzebuje tego w ogóle kontaktu. I na etapie bycia dzieckiem to jest piękne. To jest w ogóle piękne, ale tak jak powiedziałem wcześniej, etap dziecka się kończy. Ponieważ co normalną rzeczą jest to, że i ty, i ja dorastamy. To jest patologia, jakbyśmy nie dorastali, więc to jest jakby normalne, że dorastamy. I żeby się nie pogubić właśnie w życiu z Bogiem, wiecie, o co chodzi, bo ja w ogóle uważam, że my wszystko mamy i jesteśmy kompletni. Niczego nam nie brakuje. I tak jak powiedziałem wcześniej, twoja łódka nie jest przypadkowa i dopłyniesz do brzegu. Rozumiesz? Tak jak założyłeś kamień węgielny, tak położysz kamień szczytowy. Nie bój się. Tylko pewne mechanizmy trzeba załapać. Pewne drzwi bezpowrotnie trzeba zamknąć. Bo w tym są rozjazdy, bo w tym są rozjazdy, że nie rozpoznajemy czasów i pór. Kiedy etap bycia dzieckiem się zakończył, to nie możemy już myśleć jak kto, jak dzieci. Uważam, że jest jakiś czas dla niektórych z was, że musicie zamknąć etap bycia dzieckiem. Trzeba to zrobić w sposób świadomy. Zdecydować. Decyduję się, że zamykam etap bycia dzieckiem. I to nie może być taka decyzja: a spróbuję. Zobaczę, czy mi wyjdzie. Jak mi nie wyjdzie, to się znowu cofnę. Jeśli jesteś już na etapie, że wziąłeś się za służbę, masz swoją łódkę i będziesz kombinował w temacie niezamknięcia drzwi i pożegnania jak gdyby tego etapu w ogóle bycia dzieckiem, to ci nie wyjdzie. Po prostu ci nie wyjdzie. To jest naprawdę bardzo ważne. Czyli zamykamy drzwi i co robimy dalej? A drugie drzwi otwieramy. Zamykam jedne drzwi, wyrzucam kluczyk, nie chowam go do bezpiecznej szkatułki i w razie co, gdy mi nie wyjdzie na tym etapie bardziej odpowiedzialnym, pójdę do tej szkatułki, wyciągnę ją, wezmę ten kluczyk, otworzę te drzwi i pobędę sobie jeszcze dzicią. To nie tak. To musi być bardzo świadome. To musi być twoje. To musi być po prostu twoje. Ty musisz wiedzieć, to jest słowo dla mnie. Biorę to słowo dzisiaj jako słowo od Boga dla mnie. Ponieważ wiem, że wszedłem na drugi etap. Nie wychodzi mi i się dziwię, ponieważ wszedłeś tam nie z takimi narzędziami. Wszedłeś tam na ten wyższy etap z dziecinnym sposobem myślenia. Ciągle tam oczekujesz wzroku Jezusa, tego, żeby go trzymać cały czas za nogę,
bliskości i jak gdyby cały czas jakiegoś takiego pytania, Panie, ale na pewno jesteś ze mną, ale będziesz ze mną, ale jak tu pójdę, będziesz, a jak tu pójdę, to będziesz, ale czy tam będziesz na pewno ze mną? Będę. A tu też będziesz ze mną? Będę. Tak jest z dziećmi, tak jak dałam ten przykład Sary. Mamo, ale będziesz na pewno? Będę. Mamo, ale na pewno? Będę. Sara miała kiedyś taki etap, był to dla nas bardzo uciążliwy etap. Wpadła w taką fazę żegnania się z nami, szczególnie z Arturem, po 25, może nawet i więcej, po 25 razy wypowiadała słowa do nas, kiedy zasypiała. Tato, papa, tato, papa, tato, papa. I tak jest tak. Tato, papa. My w ogóle chcemy zasnąć. Tato, papa. Posłuchajcie, bo to mocne jest. Jest kilka minut ciszy. My już naprawdę, Artur w ogóle bardzo szybko zasypia, więc już śpi. Ja jak on chrapie, to nie mogę zasnąć. I znowu jest. Tato, papa. Tato, śpi dobrze. I posłuchajcie, znowu jest jakaś przerwa, kilka minut w ogóle ciszy i Sara znowu. Tato, ale papa. Tato, do jutra. Pamiętam, że potem Artur już jej dał. Mówi, Sara, dostajesz limit słów. Masz 3 słowa do wypowiedzenia. Wiecie, jakie to było śmieszne? To było o tyle śmieszne, że jak zasypialiśmy i Sara zasypiała, to ona, tato, papa, śpi dobrze, do jutra. Wiecie, podejrzewam, że ona przeżywała, dziewczynka, w tym łóżku i zmagała się z różnymi rzeczami. Na pewno chciała to powiedzieć jeszcze raz. Ale była posłuszna czemu? Rozkazowi. Dalej o tym będę mówiła. Bo między innymi, kiedy się kończy temat bycia dzieckiem, to wchodzimy w relacji z Bogiem w taki etap, kiedy w ogóle ty odpowiadasz na rozkaz. Odpowiadasz Bogu na rozkaz. I ona przeżywała jako dziecinka taka mała, bo tam sobie jeszcze wkręciła, że coś tam jej któraś z sióstr ciotecznych powiedziała, że tam jakiś w ogóle duch stał czy coś i ona się wkręciła i stąd miała potem takie fazy z zadawaniem w ogóle pytań i upewnianiem się, czy tata tam nie zasnął, czy odpowie i tak dalej. Ale i zobaczcie, to wszystko jest piękne, jeśli mamy do czynienia z kim? Z dzieckiem. Ale jeśli tak się zachowują dorośli, a teraz przekładając to na nasze życie z Bogiem, to wielokrotnie właśnie tak wygląda. Panie, jesteś? Jestem. Przecież ci powiedziałem, że jestem i cię nie opuszczę. A tu ze mną będziesz? No będę. W ogóle jestem z tobą wszędzie i w każdej sytuacji. Jestem z tobą wszędzie i w każdej sytuacji. Bo to dziecko tak pyta. To dziecko wciąż i wciąż i wciąż potrzebuje tego zapewnienia od ojca i od matki. Będziesz? Będę. Wiecie, kiedy wchodzimy w etap dorosłości, to nie potrzebujemy ciągle tych zapewnień. Panie, będziesz, bo ty przeczytasz słowo. Rozumiesz? I ty to słowo weźmiesz jako słowo Boga do ciebie. Choćby cię matka i ojciec opuścili, ja cię nie opuszczę. Będę z tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Ja będę z tobą. Dalej w tej historii widzimy, że właśnie Jezus wydaje uczniom polecenie. Co on w ogóle do nich mówi? Żeby weszli do łódki i przeprawili się na drugi brzeg. To jest polecenie. To jest polecenie Boga. Wejdźcie do tej łódki i przeprawcie się na drugi brzeg. I żeby odpowiedzieć na rozkaz Boga, żeby być świadomym tego, to się nazywa życie dorosłe. I witam was w życiu dorosłym. Musimy zamknąć etap bycia dzieckiem. Zamykamy etap bycia dzieckiem. Musisz to zrobić sam. Musisz zdecydować sam. Nikt za ciebie tego nie zrobi. Jesteś świadomy siebie? Wiesz, co masz? Wiesz, że jesteś już na tym levelu wyżej, tak? I ci nie idzie. Nie idzie ci z jednego powodu, bo niczego innego ci nie brakuje. Nie brakuje ci słowa, które jest tutaj złożone. Wszystko masz. Jeśli ci nie idzie, to blokierem jest co? Dziecinny sposób myślenia. Wtedy jest tak zwane przekleństwo niedokończonej pracy. Nie idziemy, bo nie jesteśmy pewni. Nie idziemy, bo nie mam potwierdzenia od Boga. Nie usłyszałem czegoś. I teraz coś ci chcę powiedzieć. Kiedy decydujesz się na życie dorosłe, kiedy żegnasz ten temat bycia dzieckiem i wchodzisz w to dorosłe życie i to jest twoja decyzja, to nie dziw się też, że będziesz się czuł
w tej przestrzeni nie swoją. I znowu dam przykład, żeby nie być gołosłownym. Kiedy nasz Wiktor skończył te 21 lat, to musiał się wyprowadzić z domu. I wiecie, on to zrobił bardzo posłusznie. Po jakimś czasie dopiero opowiadał nam tak naprawdę, co przeżywał, co się działo w jego emocjach, co się działo w ogóle w jego sercu. Wiecie, on nie chciał przebywać sam w swoim nowym mieszkanku. On wiecie, co robił? On kiedy jeździł do pracy, to po pracy wracał do nas. Często wracał z siateczką, z kupionym obiadem od Chińczyka, ponieważ on chciał w atmosferze domu, w atmosferze bezpieczeństwa, chciał zjeść, chciał z nami poleżeć, chciał poleżeć z nami w łóżku. Walił się do Sary na wersalkę. Sara mówi, idź stąd, bo ja robię lekcje, masz swoje mieszkanie, mówi. Kurczę, mówi, wypadł, jesteś już dorosły, idź do siebie. Rozumiecie? Więc on w ogóle tak zdecydował się na tą dorosłość. Ale z drugiej strony czuł się jeszcze troszkę niepewnie. I teraz my przeżywamy prawdziwe życie. Nie bój się tego. To jest jakiś normalny element. Tu nie trzeba w ogóle, nie wiem, gromić diabła tam, o. To jest normalny element. Normalny element pojawienia się dorosłego życia. Tam sam decydujesz. Tam już nie ma tej, wiesz, mama ci w oczy nie patrzy, synu, podać ci zupkę, tata nie przynosi pieniążków na biurko. Tak? Tam jest ten element w ogóle dorosłości, ale z drugiej strony nie dziw się, że możesz się właśnie czuć w tym nieswojo. Możesz nawet się czuć przerażony. Nie widzę właśnie rodziców. I tu są same polecenia. Nikt mnie nie budzi do pracy, a jednak do pracy muszę iść. Nie pójdę, nie będę miał jeść. Wstaję rano, śniadanie na stole nie czeka. Prania się uzbierało w ogóle w łazience. Skąd ten smród? Ze skarpetek. Wow, przyjeżdżam z pracy, zajechany jestem, zmęczony. Ja pamiętam, jak Wiktor mówi, mamo, ale mówi, kiedy ja mam mieć czas, żeby pójść do Rossmana i kupić sobie jakieś kosmetyki w ogóle do prania? Ja mówię, no musisz ten czas sobie jakoś znaleźć. Musisz sobie sam zacząć zarządzać własnym czasem. Widzisz, mówię, jaka była moja rola w twoim życiu? Niczym nie musiałeś się przejmować. Zupełnie niczym. Nie przejmowałeś się o jedzenie, nie przejmowałeś się o kosmetyki, po prostu żyłeś. Byłeś w tym domu, oddychałeś i patrzyłeś nam w oczy. Wszystko robiliśmy za ciebie, ale to jest ten przywilej przecudny bycia dzieckiem. Tam łapiemy poczucie bezpieczeństwa, tam jest bliskość rodzica, tam jest bliskość w ogóle no, całego domu, tak? Ale ten etap się kończy, bo dorastamy. I w tym dorosłym życiu, kiedy wkroczyłeś na ten etap dorosłego życia, błagam cię, nie podważaj się. Nic się nie wali. Po prostu wszedłeś w dorosłe życie. Nie podważaj siebie. Nie podważaj swojej łódki i swojej służby. I nie podważaj decyzji swoich, czyli celów, które sobie obrałeś przy rodzinnym stole, kiedy było bezpiecznie. Wielu z was podjęliście decyzję o służbie w trakcie dużego namaszczenia, w trakcie bezpieczeństwa domu. Jest konferencja, jest namaszczenie, jest uwolnione słowo, jest siła z nieba, a potem przychodzi dorosłe życie. I wielu ludzi podważa się wtedy. Mówi, nie idzie mi. Ale ja mówię, a czego szukasz? Czego ty szukasz? Nie czuję Pana. Nie czuję Pana, nie czuję tego. Nie ma matki, nie ma ojca. Tu jest inny etap. Tu jest działanie o rozkaz. Tu jest działanie o rozkaz. Tu już nie ma tej spódnicy. Tu nie ma tej szaty. Tu musisz zadziałać o rozkaz i uwolnić wiarę w słowo. Jeśli Bóg powiedział, że jest z tobą i cię nie opuści, to musisz zaufać Mu. Rozumiecie? W ogóle jak dostałam to słowo i modliliśmy też się na modlitwie w ogóle wstawienniczej, to sporo osób do mnie napisało, że właśnie wzięli swój przełom, że to było coś, co, że ta moja łódka dopłynie do celu. Kamień fundamentu jest położony, tak? I kamień szczytowy też będzie położony. Nie po to wszedłeś w nowe, żeby umrzeć na pustyni. Nie po to wchodzimy w nowe, żeby umrzeć na pustyni. Ale etap dziecinnego myślenia musi być zakończony, bo inaczej to wiecie.
Nic się nie zmieniło. Jest wszystko okej. Powiedz, moje życie nie jest przypadkiem. Twoja służba nie jest przypadkowa. I nie wpadłeś do tej łódki, czyli do twojej służby, przechadzając się po plaży. Idziesz po plaży i nagle wpadłem w łódkę. I nie wiem, dokąd ona w ogóle dopłynie. Lud mój ginie z braku poznania. Wiecie, kiedy nie przykładamy odpowiedniej miary, prawdy do czasu, w którym jesteśmy, to wiecie, wiele rzeczy po prostu można nie zrozumieć. I też zepchnąć wiele rzeczy właśnie na diabła. W sensie, no diabeł mi tu podstawił nogi, kurczę, ciągle mnie atakuje. Tak on będzie atakował. Ale wiecie, jeśli ty nie jesteś pokonany w środku, to nic z zewnątrz nie jest w stanie cię pokonać. Amen? Jeśli nie jesteś pokonany w środku, to nic z zewnątrz nie jest ciebie w stanie pokonać. Czyli jeśli rozpoznajesz czas, że czas dzieciństwa w twoim życiu się kończy, bierzesz odpowiednie narzędzie, idziesz sobie z tym narzędziem, tak? To nawet jeśli pojawiają się przeciwności, inne okoliczności, wiatr przeciwny wieje, łódka jest miotana, nie czuję bliskości rodziny, nie czuję bliskości Jezusa, to ja nie podważam siebie. Ja nie podważam mojej służby. Co ja robię? Właśnie wiosłuję. Wiosłuję, bo w dorosłym życiu to my zarządzamy okolicznościami. To my sobie je układamy. To my decydujemy o tym, jaki będzie wiał wiatr. To my decydujemy o tym, jaki będzie kierunek. Amen? Amen. Podnieś dzisiaj oczy ku niebu. Podnieś oczy ku swojemu Ojcu. Popraw swój mundur. I niech cię nie straszą zewnętrzne okoliczności. Być może czujesz, że wszystko sprzysiężyło się przeciwko tobie. Wszystko jest przeciwko mnie. Nieprawda. W tym trzeba zobaczyć zupełnie inną perspektywę. Czas bycia dzieckiem się skończył. A teraz wchodzę na inny etap. I na tym etapie mam władać zupełnie innymi narzędziami. To jest miejsce, kochani, gdzie trzeba przejść od mentalności odczuwania do mentalności wykonywania polecenia, posłuszeństwa i brania odpowiedzialności za swoje życie. Czyli to jest czas, gdzie wielu z was musi przejść wielkim krokiem od mentalności odczuwania do mentalności wykonywania rozkazu. Do mentalności wykonywania rozkazu. To jest życie dorosłe. To jest dorosłe życie. Przechodzę z miejsca odczuwania i ciągłej chęci trzymania mamy za spódnicę, ciągłej chęci pytania, Panie, czy na pewno, potwierdź mi to, czy na pewno, tak na pewno. Nie po to wszedłeś w nowe, żeby umrzeć na pustyni, tylko wsiądź i wiosłuj. I w tym życiu dorosłym, kochani, będziecie doświadczać wielu takich sytuacji, że będziecie czuli się sami. Że sam będziesz musiał podejmować decyzje. To jest czas na bycie skupionym, na bycie zorganizowanym, na autentyczne podejście do tego, aby zarządzać własnym czasem. Bo skończył się ten czas, gdzie takie coś mi się przytrafiło i potem... Ktoś mi coś da. Już ci tutaj nikt nic nie da. Tu już ci nikt nic nie da. Jesteś tutaj sam. Wielu ludzi w takim etapie zastanawia się, kiedy okoliczności napierają, kiedy właśnie łódka jest miotana, wiatr wieje. Kto zgrzeszył? Ja? Moja matka? Ojciec? A może twórca łodzi? Kto zgrzeszył? Nikt nie zgrzeszył. Witamy w dorosłym życiu. Witamy w dorosłym życiu. I wracamy do historii. Uczniowie byli w działaniu Bożym, a jednak łódź była miotana i prąd był przeciwny. Po prostu, tak jak powiedziałam wcześniej, dzieci dorastają i nie mogą, a dorośli nie mogą być miotani zewnętrznymi okolicznościami. Więc teraz jest taki czas, że przechodzicie z miejsca bycia dzieckiem do miejsca bycia dorosłym. Jeśli usłyszysz polecenie od Boga, nie musisz przez 15 minut potwierdzać, czy na pewno mam to zrobić. Czy oby na pewno mam to zrobić. Po prostu okaż posłuszeństwo.
Jeśli usłyszałeś zrób, to znaczy, że co? Że masz zdolność, żeby to zrobić. Wiecie, Bóg to nie jest debil. Bóg to nie jest jakiś rozkapryszony ojciec, chory, który sprawdza swoje dzieci. A poleje go wodą, zobaczy, jak zareaguje. Stwarza mu jakieś niebezpieczne środowisko. Zaczyna się z nim bawić i nagle, nie wiem, coś mu w ogóle zabiera i palec w oko mu wkłada. Bóg to dobry ojciec. Jeśli powiedział do ciebie, zrób, to znaczy, że masz zdolność. Jeśli powiedział do ciebie, zrób, to masz zdolność. I jeszcze raz mówię, nie podważaj się. Uważam, że to jest bardzo duży problem. Podważania siebie. Siebie, swojego powołania, swojej łódki. Ludzie się po prostu notorycznie podważają. A ja zupełną inną rzecz zobaczyłam. Że to nie jest kwestia tego, że nie jesteś zdolny. To jest kwestia tego, że na drugim levelu masz dziecinne myślenie. Że na drugim levelu masz dziecinne myślenie. To tak jakbym ja urodziła dzieci i z tymi dziećmi bym poszła do mojej matki, do mojego ojca. Powiedziała, jestem. Jestem. Oczywiście normalną rzeczą było, że kiedy urodziłam Wiktora, ja po prostu nie potrafiłam gotować. Pierwszy sos, jak zrobiłam, to nawet pies nie chciał go zjeść. Ja w ogóle, wiecie, taką prostą rzecz wam powiem. Wiecie, jakie ja kiedyś zadałam pytanie mojej babci, jak zaczęłam się uczyć gotować? Mówię, babciu, a skąd się bierze żatkie w zupie? A w rodzinie na mnie mówili pszczółka, babcia do mnie mówi, pszczółka, no jak to? Nie wiesz skąd? Ja wiem, no nie, bo dla mnie każda zupa ma inny kolor. A babcia do mnie mówi, córko, to jest woda. Ja, wow. Wiecie, ja nie miałam pojęcia o gotowaniu. Jakoś tam się jeszcze dopytywałam, powiedzmy tam, rodziców czy babci, tak? Ale nie to, że totalnie byłam niesprawna i nie zajmowałam się dzieciakami. Więc jeśli usłyszysz polecenie, to okaż posłuszeństwo. Nie pytaj. Nie pytaj. Za okazaniem posłuszeństwa jest gwarantowany sukces. Za okazaniem posłuszeństwa jest gwarantowany sukces. Jeśli Bóg powiedział, że cię nie opuści, to znaczy, że dotyczy to wszystkich twoich spraw. Wszystkich. Boże, czy jesteś ze mną w moich finansach? A jak uważasz? Jak uważasz? Boże, czy jesteś ze mną w moich finansach? A jak uważasz? Odpowiedz sobie sam. Tu już musisz sobie sam odpowiedzieć. Więc zamykamy temat kołysania się w dziecinności. I takiego, co niedziela nowy początek. Wiecie, o co chodzi? Bo to tak wielokrotnie jest, że co niedziela, a już teraz to na pewno, nie, już teraz po tym uwielbieniu, ole, była bomba. Teraz to w ogóle zrozumiałem, to mnie przeszyło, to mnie tak namaściło od góry do dołu, w ogóle przeszło przeze mnie, w ogóle tak się spociłem, w ogóle nie ma bata. Na pewno to zrozumiem, no ale jednak się okazało, że nie zrozumiałem. Czemu? Bo dalej był ten dziecinny sposób myślenia. A pozostałe rzeczy są okej. Okej, wszystko masz. Jesteś kompletny, jesteś wyposażony, wszystko masz, tylko zmień sposób myślenia. Wejdź z dużą odpowiedzialnością w temat bycia dorosłym. Jeżeli Bóg wypowiedział słowo błogosławieństwa nad tobą, to ono co? Trwa. Kiedy wypowiedział słowo błogosławieństwa a propos twojego zdrowia, a propos twoich finansów i całego twojego życia, to ono trwa. Nie podważaj tego. Jeśli wypowiedział słowo błogosławieństwa nad twoimi finansami, to ono też trwa. Czyli ten, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, co zrobi? Dokończy je. Dokończy je. Dziecko będzie ciągle podważało, bo nie czuje, bo nie widzę. Ale ten temat już zamykamy. I jest, kochani, coś takiego jak przekleństwo niedokończonej pracy i to się silnie wiąże właśnie z byciem dzieckiem jak gdyby w sposobie swojego myślenia, a jednocześnie chęci zarządzać wielkimi rzeczami. Wtedy mamy do czynienia z przekleństwem niedokończonej w ogóle pracy, bo dzieciaki nie dokończają. Wiecie, dzieciaków trzeba uczyć. Na przykład moje dzieci, no trzeba było ich uczyć posłuszeństwa. Klocki się rozwala, to się sprząta. Ile razy było tak, że ja na przykład w ogóle nie lubię rajstop. Nie lubię rajstop, nie lubię skarpetek, więc jak muszę, to założę rajstopy, jak muszę, to założę skarpetki. Ale zazwyczaj po mieszkaniu chodzę na bosaka, więc jak Wiktor albo Sara porozkładali jakieś małe elementy klocków, ja najczęściej jak w to weszłam, wie, jejku. Bo dzieciaki co robią? Nie sprzątają często po sobie.
Zaczynają się bawić, nie kończą. Coś tam rozgrzebią, nie kończą. Wiecie, o co chodzi? Coś tam zjedzą, wszystko jest rozwalone. To jest dziecinne, ale ten etap jest za nami. Bóg daje łaskę, aby rozwalić przekleństwo niedokończonej budowy. I takiego ciągłego zapytywania. Jesteś? Będziesz? Jesteś, bo łódź miotana. Jesteś, bo burza. Jesteś, bo wiatr. Jesteś, bo w nos szczypie. Tutaj masz mieć twarz. Jaką? Twardą. Bo to jest dorosłe życie. Bo to jest dorosłe życie. Ten, który założył fundament, założy również kamień szczytowy. Wierzysz w to? Czy wierzysz w to, że ten, który założył fundament, założy kamień szczytowy? Jeśli rozpocząłeś służbę, to będziesz widział jej owoce. Powiedz to. Rozpocząłem służbę i będę widział jej owoce. Wierzysz w to? Musisz w to wierzyć. Bo ten, który założył fundament, założył i kamień szczytowy. A ty mu wierzysz. Nie po to rozpoczęliśmy nowe, aby umrzeć na pustyni. Amen? Amen. Ten, który dał ci łaskę do zbudowania domu, da ci prawo w nim zamieszkać. Ten, który dał ci prawo zbudować winnicę, da ci prawo spożywać z plonu tej winnicy. Wysłał twoją łódź, aby ona się rozbiła. Nie po to Bóg wysłał twoją łódź, aby ona się rozbiła. I tu już nie ma pytania, czy Bóg wysłał moją łódź, bo to jest miejsce niepodważania siebie. Ale czy Bóg mnie wysłał, ty musisz być pewien. Ty musisz być pewien. Bo nie po to Bóg wysłał twoją łódź, aby twoja łódź się rozwaliła. Bo nie po to idziemy w nowe, aby umrzeć na pustyni. Rozumiecie? To jest ściśle związane z tym, jak myślisz. Jak myślisz, nie podważaj siebie. Już na tym etapie nie podważamy siebie. Dziecko podważa się notorycznie, ale człowiek dorosły nie musi już siebie podważać. To tak by Michał wstał rano i zastanawiał się: Julita, ja nie jadę jutro do Zamościa. Mam zachwianie tożsamości. Ja po prostu się dzisiaj czuję jak chomik. Ja nie poprowadzę warsztatu. Normalną rzeczą by było, żeby Julita przekleła diabła. Wiecie, o co chodzi? Szarpnęłaby Michałem i powiedziała: słuchaj, w ogóle ty jesteś w ogóle prawnik. Ty nie jesteś chomik. Ty jesteś prawnik. Do roboty. Ogłaszamy nad Kościołem, że jest łaska do tego, aby przepłynąć na drugi brzeg. Ogłaszamy to nad Kościołem, że jest łaska Boża do tego, aby przepłynąć na drugi brzeg. Moja łódka nie jest przypadkiem. Moje życie nie jest przypadkiem. Mam łaskę od Boga, aby zmienić swój sposób myślenia i mam łaskę od Boga, aby moja łódka przepłynęła na drugi brzeg. Moja łódka się nie rozbije, mojej łódki nie rozwalą fale, ponieważ ja nie jestem ten, który się wycofuje. Amen. Wszystko, co dostałeś od Boga, będzie dokończone. Nie bój się tego. Wszystko, co dostałeś od Boga, będzie dokończone. Nie oddawaj sterów swojej łódki okolicznościom, wiatrowi, sugestiom innych ludzi. Po prostu tego nie oddawaj. Musisz być ty kapitanem swojej łódki. Musisz być kapitanem swojej łódki. Wierzę, że jest taki czas przełamywania fal. Ja nie chcę, żebyście to rozumieli w sposób religijny, tylko chcę, żebyście to rozumieli w sposób bardzo praktyczny. Jest czas przełamywania fal i bieg w oparciu o rozkaz Boży. To jest bardzo istotne. To jest taki czas przełamywania fal
i bieg do przodu w oparciu o rozkaz Boży, bo my nie mamy problemu ze słyszeniem Boga. Nie mamy problemu z różnymi rzeczami, tylko jest problem z jak gdyby na pułapie myślenia. To jest ten problem. To jest problem na pułapie myślenia. A czy mi wyjdzie? A czy jest Bóg? A co powiedzą inni? A czy się uda? Rozumiecie? To jest ściśle związane z dziećmi. To jest ściśle związane z dziećmi. Jest czas, aby biec w oparciu o rozkaz Boży. Co dalej z tej samej historii? O czwartej straży nocnej pojawia się Jezus. Uczniowie wiosłują całą noc. A przeczytajmy to, bo to jest mocne. Jak ja to w ogóle przeczytałam, to w ogóle mówię, Boże jedyny, jakże można się pogubić. A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc Jego idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa. I ze strachu krzyknęli. Jak ja to w ogóle przeczytałam, w ogóle mówię, o Boże, byli z Nim, oglądali znaki i cuda. Byli, kiedy głosił. Widzieli w ogóle, jak czynił znaki i cuda. A jednak, kiedy zobaczyli Go idącego po wodzie, powiedzieli zjawa. Wiecie, pomodliłam się w ogóle o to, bo mówię, to nie jest przypadkowe. To nie jest przypadkowe słowo, że oni się zatrwożyli i zobaczyli Jezusa. To był ten sam Jezus, tylko szedł po wodzie i krzyknęli zjawa. Co to może znaczyć? Co to może znaczyć dla ludzi, którzy wiele widzieli, dużo doświadczyli, mają poznanie? Co może znaczyć, że widząc Jezusa, krzyknęli zjawa? Może to być to, że będąc w jakiejś formule, to jest to, co powiedział dzisiaj Michał, że będąc w jakiejś formule, w jakimś schemacie, nie rozpoznali świeżego poruszenia. Amen! Musicie się cieszyć. Przemku, zasiądź do pianinka. To jest to, że będąc w jakimś schemacie i będąc w jakiejś formule, nie zobaczyli świeżego poruszenia, ponieważ uwierzyli w ten schemat. Uwierzyli, że schemat jest ostateczny. Oni uznali, że to, co poznali, to jest koniec, że to, co poznali, to jest ostateczne. Ich serce było zatwardziałe. Oni nie byli gotowi na poruszenie. Rozumiecie? Dlatego krzyknęli zjawa, zjawa, a to nie była żadna zjawa, to był żywy Jezus, to był Jezus, który robił im trening wiary, rozumiecie? To był ten sam Jezus, który ich widział, którego oni widzieli, to był ten sam Jezus, to nie był inny Jezus, ale trzymanie się kurczowo formuły i jakiegoś schematu nie pozwala nam zobaczyć nowego Jezusa, nowej odsłony. Nowe, kiedy przychodzi nowe, musimy na to być otwarci, musimy w swoich sercach połamać różnego rodzaju schematy, standardy. Rozumiecie? Bo nie zobaczymy świeżego poruszenia, nie zobaczymy innego Jezusa, wciąż tego samego, bo On jest niezmienny, On jest wciąż taki sam, ale żebyśmy Go zobaczyli w nowej odsłonie, schemat musi paść, to musi paść. Szakutura basika la rabasa, u rabashaka la rabasete le redebese, u rabashata la ranamaseke le renemese, u rabasha, to już nie jest kuchnia, to już nie jest mama, to już nie jest trzymanie Go cały czas za spódnicę, to nie jest trzymanie Jezusa za spódnicę, to nie jest trzymanie matki i ojca za spódnicę, to jest czas złamania schematu, wyjścia poza schemat i spojrzenie w oczy temu, który Cię powołał, temu, który powiedział, że nie zostawię Cię i nie opuszczę Cię. Rozumiecie? Inaczej zafiksujemy się na jakimś wizerunku, zafiksujemy się na jakimś wizerunku. Uważam, że są nowe formuły działania. Bóg chce działać w nowy sposób i w kościele, i w zespole, ale schemat musi paść. Inaczej będziemy wołać, kim Ty jesteś, kto Ty jesteś. Przyszła zjawa, to nie zjawa, to Jezus objawia nam się w zupełnie innej odsłonie.
To jest czas, aby poznać Jezusa ze wszystkich Jego stron. Ze wszystkich Jego stron. O tym mówimy. Za tym mamy iść. Mamy łaskę do tego, aby przełamywać. Mamy łaskę do tego, aby biec. Mamy łaskę do tego, aby powalić każdy schemat. Wszystko to, co stało się martwym postumentem, musimy to rozwalić. Najpierw w swoich głowach, w swoich sercach. To się musi rozpocząć od naszych myśli. Rozumiecie? Bóg daje ci spożywać z winicy. Tylko musi schemat paść, bo inaczej jest zjawa. Zjawa. Zjawa idzie. To nie zjawa, to świeże poruszenie. Kiedyś pewien pastor powiedział słowa w jakimś kościele, uznaliśmy, że to są słowa prorocze, żebyśmy się nie zdziwili, że przebudzenie będzie o ulicę obok, żebyśmy się nie zdziwili, że przebudzenie będzie tam, a my z uwagi na to, że trzymamy się schematu, jesteśmy ślepi i głusi, jesteśmy ślepi i głusi. Rozumiecie? Musimy powalić schemat. Ojcze, ja odcinam Kościół od dziecinnego bujania się. My ogłaszamy nowy czas nad Kościołem. My ogłaszamy, Ojcze, bieg w oparciu o rozkaz Boży. My ogłaszamy bieg w oparciu o rozkaz Boży. Ogłaszamy bieg w oparciu o rozkaz Boży. Niechęć do poznawania wiąże się z tym, że zostaniemy na etapie wizerunku, a jak przyjdzie świeże odkrycie, to my właśnie będziemy krzyczeć: zjawa, ale to nie jest zjawa. Pozwól, aby stare schematy, stare wizerunki zostały rozwalone. I teraz jest takie pytanie: który wizerunek Jezusa jest prawdziwy? Ten, który powiedział: nadłamanej trzciny nie dołamie. Ten, który mówi: bierze bicz i rozwala przekupniów w świątyni. Czy ten, który pozwala całować kobiecie swoje stopy? Czy ten, który mówi: plebie żwijowe? A ja ci mówię, że wszystkie te wizerunki to jest Jezus. Wszystkie te wizerunki to jest Jezus. On jest niezmienny, On jest wciąż taki sam. Ale nie możemy się trzymać kurczowo jednego schematu. Nie możemy trzymać się kurczowo jednego schematu. To wszystko są wizerunki Jezusa. Potrzebujemy poszerzyć myślenie. Wyjść z mentalności bycia dzieckiem. Wyjść z mentalności kołysania się w byciu dzieckiem. A wejść na etap dorosłości. Bóg uwalnia ruch w nasze życie. Bóg uwalnia ruch w twoją łódkę. Bóg uwalnia ruch w twoje życie. I Bóg mówi: wsiądź do swojej łodzi. Wsiądź do swojej łodzi i płyń. Nie podważaj siebie. Bóg daje ci łaskę wejścia w dojrzałość. On ci daje łaskę do tego, abyś stał się dojrzałym człowiekiem. On ci daje łaskę do tego, abyś już nie myślał jak dziecko, abyś zaczął myśleć jak syn. Jak syn. A syn wie, co czyni Jego Pan. Syn wie, a syn wie. Nie podważaj tego. Rusza kalarana masante drenemese. U rabasza kalarana masa. U barala rabasa. Módlmy się. Szakatala rabasa to lorobosu. U rabasa talarabasa. O katala ramaseka ramasa. O lerebeszeke lerebese. O rebesza kolorobosu. Ojcze, my w imieniu Jezusa rozwalamy każdy schemat. Rozwalamy każdy wizerunek. My jesteśmy, Ojcze, otwarci na nową odsłonę. Na nową odsłonę. Ojcze, my zażegnujemy ten temat, że jak cokolwiek pojawi się nowego, to my będziemy krzyczeć zjawa. Ojcze, my jesteśmy gotowi na to. Na nową odsłonę. Na nową odsłonę. Na nowe twoje oblicze. O basa, katarabasa. Ojcze, uwalniamy ruch. Ruch, ruch. Ruch nad kościołem. Ruch nad zespołem. Szaturubasa kalaramasa. O rabasza kolorodobosto. Ojcze, my w imieniu Jezusa odcinamy w tej chwili każdego człowieka. Człowieka, od dziecinnego myślenia. My ogłaszamy, że jest to nowy czas rozpoczęcia działania. Rozpoczęcia działania o rozkaz Boży. Jest to czas rozpoczęcia działania o rozkaz Boży. To jest czas rozpoczęcia działania o rozkaz Boży. Rozumiecie? Bo ten, który założył kamień fundamentu, on założy kamień szczytowy. Bo ten, który założył kamień fundamentu, on założy kamień szczytowy. Będziesz oglądał dzieło swojej pracy. Amen.